Nie jesteśmy w stanie zbadać wszystkich pacjentów. Pilny apel koronawirus. Diagności biją na alarm. Brakuje odczynników. Kilka dni temu diagności laboratoryjni apelowali o doposażenie ich w odczynniki potrzebne do badań. Od tego czasu nie zmieniło się nic. Nie jesteśmy w stanie zbadać wszystkich pacjentów tą samą liczbą odczynników, dlatego w niektórych miejscach sytuacja jest dramatyczna, mówi nam dr N. Medycyna. Matylda Kłutkowska, wiceprezes Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych. Diagności laboratoryjni to jedna z najważniejszych grup zawodowych w dobie pandemii. To od wyników ich badań zależy, jak mają pracować lekarze i pielęgniarki. Jeśli tempo ich pracy wyhamowuje, to samo dzieje się w szpitalach walczących bezpośrednio z COVID-19. Dlatego tak ważne jest, by diagności mieli narzędzia do pracy, a są nimi aparaty służące do diagnostyki oraz odczynniki. Od naszego pierwszego apelu sytuacja się nie zmieniła, odczynników nadal brakuje. Nie jest to sytuacja doraźna. Dostawy na polski rynek są w tym momencie za małe w stosunku do bardzo rozwojowej sytuacji epidemiologicznej. Zauważamy lawinowy wzrost liczby zakażonych i chorych, dlatego potrzebujemy większej liczby odczynników, mówi nam dr N. Medycyna. Matylda Kłutkowska, wiceprezes Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych. Zdaniem KRDL należy zwiększyć dostawy odczynników przynajmniej dwukrotnie. Średniej wielkości laboratorium potrzebuje ok. 200-300 odczynników miesięcznie, by spokojnie, bez stresu prowadzić diagnostykę. Otrzymuje 100. Łatwo podzielić, że na takim poziomie wychodzą 3 badania dziennie. W tym momencie jest to liczba, która absolutnie nie zabezpiecza laboratorium w odpowiednią liczbę odczynników. Narażona jest ciągłość pracy, bo jeśli jednego dnia wykonamy 7 badań, to kolejnego laboratorium może stanąć, wylicza Kłutkowska. W niektórych miejscach sytuacja jest dramatyczna. Laboratoria w szpitalach jednoimiennych, które również pracują na tych aparatach, potrzebują miesięcznie ok. 700 odczynników, a otrzymują 200-300. Średnio licząc, nasze zapotrzebowanie jest pokryte najwyżej w 50%. Nie ukrywa Kłutkowska. Wiceprezes KRDL podkreśla, że nikt nie kontaktował się z Radą od czasu pierwszego apelu. Z dnia na dzień sytuacja staje się więc trudniejsza. Rośnie liczba zakażonych i chorych, ale laboratoria nie mogą pracować więcej i szybciej, bo po prostu nie mają do tego narzędzi, jakimi są odczynniki. W marcu każdy wybierał rozwiązania skrojone na miarę. W wielu szpitalach postawiono na aparaty do szybkich badań molekularnych, których największą zaletą jest szybki czas otrzymania wyniku, od pół do półtorej godziny. O ile dostawy odczynników na początku były w miarę zadowalające, to teraz, przy takim naporze pacjentów, są po prostu za małe. Nie jesteśmy w stanie zbadać wszystkich pacjentów tą samą liczbą odczynników, dlatego w niektórych miejscach sytuacja jest dramatyczna, bije na alarm Kłutkowska. Lekarze w tym momencie tracą główne narzędzie, jakim były wyniki naszych badań. To wszystko jest ze sobą powiązane. Jeszcze niedawno na wyniki czekali godzinę, a dziś kilkadziesiąt godzin. Domyśla się pan, kogo obwiniają lekarze. To my musimy tłumaczyć, że odczynników nie ma, dodaje. Wypowiedź Sasina Kłutkowska odniosła się też do słów wicepremiera Jacka Sasina, które jej zdaniem są włożeniem kija w mrowisko. Polityk na antenie programu Pierwszego Polskiego Radia powiedział: oczywiście występują problemy, tym problemem jest chociażby zaangażowanie personelu medycznego, lekarzy. Niestety występuje taki problem jak brak woli części środowiska lekarskiego, chcę to podkreślić wyraźnie, części. Oczywiście bardzo wielu lekarzy, pielęgniarek, personelu medycznego z wielkim poświęceniem wykonuje swoje obowiązki, ale część tych obowiązków wykonywać nie chce. Zdaniem Kłutkowskiej takie wypowiedzi jedynie zaogniają napięcie na linii system ochrony zdrowia, obóz rządzący. Takie wypowiedzi są po prostu zatrważające. Proszę sobie wyobrazić, że pracujemy tak jak dotąd, a dodatkowo przeprowadzamy diagnostykę w kierunku koronawirusa. Mamy mnóstwo obowiązków związanych ze sprawozdawczością, która jest po prostu mordercza. To jakiś absurd, że nie ma jednej platformy do rejestracji i wydawania wyników.
Jeżeli tak będziemy podchodzić do tematu, to możemy mieć za chwilę wielki problem. Mamy niedobory kadrowe od dawna, a tego typu naciski nie powodują zadowolenia w naszej grupie zawodowej, przekonuje Kłutkowska. Obecnie funkcjonuje ponad 200 laboratoriów prowadzących działania w kierunku wykrywania COVID-19. W Polsce mamy 16,5 tysięcy diagnostów laboratoryjnych. Rozmawiał Łukasz Szpyrka.